Dzień dobry Państwu. Niezmiernie cieszę się, że mamy okazję się znowu zobaczyć w kawiarni Agere Contra na Chłodnej 2/18. Miło mi, że Państwo do nas przyszli na dzisiejszy wieczór na spotkanie, które nazywaliśmy Katolicki Latarnik Przedwyborczy. Witam również Państwa, którzy oglądają nas online za pośrednictwem telewizji EWTN. Niezmiernie nam miło, że Państwo są z nami. Widzę, że jeszcze nie widzę, czy jesteście Państwo z nami, bo ja mam chwilę opóźnienia, ale wierzę, że Państwo jesteście. Także niezmiernie nam miło. Drodzy Państwo, poproszę o przywitanie naszych gości. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Paweł Chmielewski, PCH24 oraz współpracownik i autor artykułów Do Rzeczy. I pan Piotr Grzybowski, tygodnik Katolicki Niedziela. Drodzy Państwo, zaprosiłem naszych gości do nas, żebyśmy w te 4 godziny przed ciszą wyborczą mogli zastanowić się i trochę popatrzeć na tą naszą sferę polityczną pod kątem ludzi wierzących. Co się wydarzyło w ogóle w tej kampanii, jak ona była skierowana do nas i co ona wniosła w nasze życie. I takim tytułem wstępu poproszę każdego z Panów o 5-7 minut takiego podsumowania, które będzie rozpoczęciem naszej rozmowy. Drodzy Panowie, jak wy widzicie kampanię? Co według was było skierowane do katolików? Czy w ogóle coś było? Czy ktoś zabiegał o nasze głosy? Czy bezpośrednio, czy pośrednio przez jakieś postulaty? A jeśli tak, no to oczywiście możecie dać swój komentarz, czy któreś z tych postulatów was przekonały. I zaproszę od mojej prawej strony na początku pan Jakub Jałowiczor. Ja na wstępie chciałem przeprosić, będę musiał za pół godziny niekulturalnie się zachować i niestety urwać przed czasem, siła wyższa, ale przechodzę do odpowiedzi na pytanie. Mam wrażenie, że coś takiego jak katolickie postulaty chyba się za bardzo w tej kampanii nie pojawiło. Tak naprawdę nawet jeżeli mowa o kwestiach tych tak zwanych światopoglądowych, cywilizacyjnych, czy jakkolwiek by to tam określać, no to oczywiście podnosiła to lewica, ale z prawej strony była taka odpowiedź, jeżeli bywała, chyba nie za wyraźna, no bo kampania się toczyła po pierwsze wokół szefów dwóch największych partii, bo te drugie partie straszyły szefem kolegów z drugiej strony i to chyba zadziałało, bo tak naprawdę kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło przedstawiać jakieś postulaty, czy je tam lepiej czy gorzej oceniać w rodzaju 800+, to nie chwyciło w ogóle, to znaczy na sondaże to nie miało żadnego wpływu. Jak się zaczęło koncentrowanie kampanii wokół Donalda Tuska, no to sondaże, mam wrażenie, wyglądały już nieco lepiej. Platforma miała, Platforma też tak naprawdę w dużej mierze koncentrowała się wokół Tuska, dlatego że on wrócił do Polski, co jego zwolennicy przyjęli jak, nie chcę tu wielkich porównań używać, ale naprawdę jakby nie wiem, Ronaldo do Legii przeszedł po prostu. Ale okazało się, że przy takim negatywnym elektoracie, jaki Tusk miał i którego chyba Platforma nie była świadoma, on jest raczej obciążeniem niż jakąś szczególną pomocą dla partii. Jedyne, co mu się udało, to względnie zmarginalizować partię Szymona Hołowni, ale tak naprawdę nic poza tym. Nie było Mijanki, którą zapowiedział, nie było jednej listy, która nawiasem mówiąc chyba by się wcale opozycji nie opłacała, ale była takim świętym gralem, o który opozycja walczyła, przynajmniej werbalnie. No, były marsze, które mu się udały. Tu rzeczywiście była spora frekwencja, no nie taka jak twierdził, ale jednak spora. No tylko z tego nie widać, żeby coś wynikło. Mobilizacja, jeżeli się spojrzy na ostatnie, nie wiem, 2-3 tygodnie, jest bardzo duża. Ja widzę, co się choćby dzieje, na przykład mobilizacja po obu stronach? W tej chwili myślę, że po obu, ale wydaje mi się, że ona jest bardzo duża przede wszystkim po stronie Koalicji Obywatelskiej. To znaczy jak patrzyłem na przykład na komentarze, które były po... akurat wystąpiłem w programie w radiu, dwójka dziennikarzy, którzy uchodzą za tak zwanych symetrystów, czyli to w ogóle gorzej niż dla muzułmanina, konwertyta na chrześcijaństwo chyba. To ile i jakich komentarzy się pojawiło, bo w programie jakich są dziesiątki, no poranków radiowych jest ileś tam w Polsce i w tym też ci sami ludzie występują dosyć często. No, widać było różnicę ilościową i jakościową dosyć dużą, także na pewno tutaj mobilizacja jest. No, co do pozostałych ugrupowań, Konfederacja też chyba nie jakoś szczególnie podkreślała
kwestie związane z religią czy światopoglądowe. No, dosyć dziwnie wyglądał koniec tej kampanii. Już nie mówię tutaj o sprawie Mariana Banasia, która dzisiaj w ogóle wystrzeliła, ale tak jak zawsze było tak, że w partii, do której akurat należy Korwin-Mikke, Janusz Korwin-Mikke zawsze przed wyborami coś ciekawego zrobił. No tutaj niby zrobił. Ale problemy, które Konfederacja miała w porównaniu z tym, co wcześniej, to znaczy w pewnym momencie wydawało się, że ona walczy o 20%, może nawet, a teraz jest gdzieś tam w okolicach 10, może nawet będzie o te 10 walczyć. Okazało się, że problemy są z liderem, który miał być takim nowym, fachowym i niezwariowanym politykiem, czyli ze Sławomirem Mentzenem. No, a to mu się zdarzyło wystąpić na podwójnym gazie na własnym spotkaniu wyborczym, a to wypuścił jakiś dziwaczny spot, w którym oferował pieniądze za nagrania z Mateuszem Morawieckim. Z Ryszardem Petru przegrał na mównicę, to naprawdę trzeba bardzo chcieć albo bardzo umieć. Więc to na pewno był jakby z jednej strony no, przekaz Sławomira Mentzena raczej wydaje mi się, no tak konkretnie do katolików to nie był adresowany, no a dwa trochę to zgrzytało. No Lewica to wiadomo, no tu akurat nie wiem, czy Państwo, nasi widzowie oglądali spot z biskupem, który chce wydać oświadczenie episkopatu w naszych intymnych sprawach, no ale polecam jakby co, to pani Agata Diduszko-Zyglewska coś takiego wypuściła, warto zobaczyć to na pewno. No, taką powiedziałbym najbardziej akcentującą katolicki światopogląd partią była Polska jest jedna, no tyle, że ona chyba nie ma większych szans nawet na to, żeby jakoś w tych wyborach zaistnieć. Nawet bezpartyjni samorządowcy w tej chwili chyba są częściej w mediach obecni. W takim razie poprosimy o tą samą odpowiedź, znaczy inną odpowiedź, ale na to samo pytanie Pawła Chmielewskiego. Pytanie, jakbyśmy zdefiniowali to, co jest katolickim tematem, bo wydaje mi się, że może nim być wszystko, jako że katolicyzm jest holistyczny i w pewnym sensie totalny, oczywiście w pozytywnym sensie rozumienia tego słowa. I wydaje mi się, że w obecnych czasach to, co każdego nie tylko katolika, ale w ogóle Polaka powinno przede wszystkim interesować, to zdolność naszego państwa do zachowania tej państwowości wobec konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. I wydaje mi się, że można byłoby z katolickiej perspektywy ocenić kampanię wyborczą jako całkowicie pozbawioną cnoty roztropności. Bo o tym się prawie w ogóle nie mówiło, przyjmując jakoś ogólnie, że to, co robi rząd w zakresie dozbrajania polskiej armii, na pewno jest dobre, a niektórzy mówią, że na pewno jest złe, prawda? Ale same arbitralne sądy, bez żadnej fachowej debaty na ten temat, a no, wydaje się, że to jest rzecz naprawdę najważniejsza i dla katolików, dla niekatolików, po prostu dla każdego. Kościół uczy nas przecież, że musimy mieć w polityce pewną cnotę długomyślności, która wydaje się właśnie obecnie powinna wyrażać się troską o zabezpieczenie możliwości przetrwania państwa. Tego nie było, więc to już na wstępie powiedziałbym, że była to po prostu kampania głupia, jak większość zresztą niestety kampanii w Polsce w ostatnich latach. A takie bardzo specyficznie katolickie tematy, no to oczywiście aborcja i ona się pojawiała, no bo jednak to w tej kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska, można powiedzieć, zadenuncjowała się jako partia piekłoszczyków potencjalnych, czyli partia, która przyjmuje na listy tylko tych, którzy popierają legalne mordowanie dzieci nienarodzonych. No to jednak jest coś, co pokazuje głęboką degradację katolicyzmu w Polsce i głęboką laicyzację naszego kraju, no bo nigdy tak jeszcze nie było, żeby jedna z głównych partii w Polsce na sztandarach miała mordowanie dzieci nienarodzonych, prawda? Więc to bym powiedział, że tak, te wątki były, ale raczej w sensie negatywnym, prawda, albo ich braku. Tak bym krótko odpowiedział. I poprosimy pana Piotra również o podsumowanie. No, dwa wątki może tak ogólnie, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą, no to na pewno jest inna z kilku powodów. Jesteśmy może należy nam się chyba wszystkim trochę oddechu, także nie chcę, żeby dzisiaj było z mojej strony, przynajmniej proszę wybaczyć. Trochę będzie może nawet żartów, jak mi się uda oczywiście Państwa rozśmieszyć, będę się cieszył, może trochę jakiejś pikanterii, takiej szczypliwości, ale no to jest taka, nazywam ją najdłuższa kampania nowoczesnej Europy, trawestując trochę tytuł filmu. Bo ona trwa od poprzednich wyborów, to znaczy na taką werbalną niezgodę Platformy Obywatelskiej wówczas, że przegrała, prawda? Później podwójną zgodę na to, że przegrała wybory prezydenckie, prawda? Czyli pan Trzaskowski przegrał z panem prezydentem Dudą, a ja często sobie przywołuję, zresztą też polecam Państwu film, kiedy kończy się no niby feta. Nawet tutaj spróbuję rozśmieszyć, to tak jak przekaz w Platformie wówczas był, że Trzaskowski był drugi, a prezydent Duda był przedostatni, prawda, w tej konfrontacji dwóch, więc...
ale zapadł mi w pamięci taki obraz Trzaskowskiego, który po tym hucznym niby świętowaniu prawie, że wygranej, siada w samochodzie i kamera, która go pokazuje, człowieka kompletnie zgranego, przegranego, załamanego, prawda? To był taki obraz człowieka, który ponosi sromotną klęskę i nie tylko chyba osobistą, to było coś więcej. Tak emanował w tym pewna klęska całego środowiska, całego pomysłu politycznego. Stąd on tak to bardzo, myślę, że z siebie na sobie pokazał. Więc to po pierwsze. Po drugie, no myślę, że takim punktem zwrotnym już na tą politykę wchodzę, był powrót pana Tuska do Polski, do połamanie tych politycznych kości swoim kolegom, koleżankom i kolegom, których albo usunął z zarządu partii, prawda, albo kazał im odejść na zasłużoną emeryturę polityczną i tak dalej. No widać było, że już wtedy, że nie będzie tam łatwo wewnątrz samej Platformy. To może przerażać nawet. No, ja nie jestem politykiem i nie chcę oceniać jakby tego stopnia akceptowalności relacji wzajemnych między szefem i podwładnymi, ale wydaje mi się, że to była rzecz, która nam, katolikom, nie powinna przyjść łatwo do zaakceptowania lub nie powinniśmy się z nią zgadzać, prawda? No bo również ta relacja powinna być cywilizowana. Ale rzeczą gorszą, myślę, i to też czasami przypominam, to jest to słynne wystąpienie, zapewne Państwo pamiętają, pana Tuska, który no już po tej fali takiej powrotu wygłasza to swoje słynne przemówienie, nazywając przeciwnika politycznego, w tym tutaj Prawo i Sprawiedliwość, czy obóz rządzący, złem. No, nie wiem, czy Państwo pamiętają to. To było coś, co myślę, że było pewnym spinaczem już pojawiających się wcześniej wypowiedzi no, różnych polityków Platformy na temat tych szarańczy i tak dalej, strząsania z drzewa, totalności. Już nie chcę cytować, bo to niestety jest pewnie Państwo doskonale znane. Ale co to zmieniło w mojej ocenie? To znaczy zmieniło dwie rzeczy. W tych dwóch podstawowych kategoriach moralnych, dobra i zła, prawda? Nazwanie przeciwnika złem nie było tylko i wyłącznie jakby zogniskowaniem cech w ocenie pana Tuska, z kim ma do czynienia, ale to było coś więcej. To było pewne przyzwolenie do użycia wszystkich metod, żeby walczyć z tym złem. Tak? Każdy człowiek, który rozumie, rozgranicza między te pojęcia, jedno i drugie, prawda? No, my jako katolicy też mamy ten wybór codziennie. Tak? My jesteśmy sędziami w drobnych sprawach, w domach, tam, gdzie pracujemy, w towarzystwie, w którym przebywamy, prawda? Tutaj nazwano przeciwnika złem. To był ten, mówię, cały cykl takiej dehumanizacji przeciwnika, no i tych wszystkich elementów, które potem się zaczęły. Oczywiście potem była ta druga część, czyli niszczenie swoich konkurentów politycznych. Pan Tusk miał dwa cele, to znaczy takim, bym powiedział, publicznym celem głoszonym była walka z PiS-em, wygranie z nim, natomiast celem takim taktycznym, tym pierwszym taktycznym, było zniszczenie konkurencji politycznej na opozycji. To widzieliśmy, co się dzieje z Hołownią, to widzieliśmy, co się dzieje z Lewicą, co się dzieje z PSL-em, prawda? To zhołdowanie albo podporządkowanie, albo sprowadzenie do progu wyborczego 5% w przypadku Hołowni, prawda? Potem ta koalicja, pamiętajmy również, że wtedy PSL było już na 2-3% w tym czasie, prawda? I potem ta taktyczna, taka wyborcza koalicja, dzisiaj Polska 2050, nie mam żadnych złudzeń, że ona się rozpadnie dzień po wyborach. Niezależnie od tego, czy no jak nie wejdą, to się oczywiście rozpadnie, będzie winny ten, który był uczestnikiem debaty publicznej, natomiast jeżeli wejdą, no to się również rozpadną. Tutaj tych wątków, dlaczego się rozpadną, może być kilka i tych dobrych, i tych złych, ale to później. Co dalej? Myślę, że również, oczywiście można by o tym dłużej mówić, nie chcę, jak koledzy Kuba przede wszystkim mówił o poszczególnych wszystkich innych partiach. Ja bym jednak zwrócił uwagę na ten wątek zewnętrzny i on niestety determinuje być może, nie wiem, czy było miejsce na to, żeby adresować pewne, choć myślę, że było, pewne propozycje polityczne, pewne koncepty w kampanii wyborczej do katolików wyraźniej. Tak? Myślę, że to nawet do katolików. Ja powiedziałbym tak, one powinny być adresowane do katolików i do wszystkich innych jako dobre pomysły. Tak, tak jak nasza wiara jest wiarą przyjazną, tak jak my staramy się, mówię o sobie, proszę wybaczyć, staram się nie krzywdzić nikogo, staram się mówić w sposób uporządkowany i nie zrobić nikomu przykrości, to nie znaczy, że mam być nijaki czy symetryczny, prawda? Czy mam być bez
bez wyrazu jakiegokolwiek, bez emanacji własnych pomysłów, ale to, na co zwrócę uwagę, od czego nie możemy absolutnie abstrahować, to jest wojna. Wojna w wielu wymiarach i myślę, że tutaj one są definiowane w najróżniejszy sposób. Od tej absolutnie klasycznej wojny, czyli tej wojny na Ukrainie, która się toczy i naszego zaangażowania jako państwa frontowego z wszystkimi konsekwencjami bycia państwem przyfrontowym. To już też nie na kolejne dwa dni rozmowy. To jest wojna, nazywamy to wojną hybrydową, czyli w zasadzie ta prewojna, która wybuchła rok wcześniej, niecały rok wcześniej na Białorusi z tą falą nielegalnej, masową falą nielegalnej migracji i to jest rzecz, która będzie nas dotykała w mojej ocenie. Ja miałem okazję kiedyś zajmować się tym tematem nielegalnej migracji, no, nazwę tak delikatnie, żeby już w szczegółach nie wchodzić, bardzo profesjonalnie, jako jeszcze dużo młodszy, szczuplejszy, wysportowany człowiek. Znam ten temat od podszewki i to jest temat, który nie rozpoczął się dzisiaj, on trwa od kilkudziesięciu lat w skali przynajmniej już takiej zauważalnej, a będzie trwał, myślę, nie wiem, kolejne kilkadziesiąt lat, co najmniej, z różnych względów trudno nam jest dzisiaj to zdefiniować, co do długości trwania i co do skali tej nielegalnej emigracji. No, pesymiści mówią nawet, służby włoskie, które mają dobre rozpoznanie, służby hiszpańskie, które mają dobre rozpoznanie w Afryce, głównie mówią nawet o skali, ci pesymiści, nawet o skali około 100 milionów osób, które są prawdopodobne do przemigrowania na północ Morza Śródziemnego, prawda, czyli na te rejony, w których my żyjemy, chociaż jesteśmy nie za bardzo nad samym Morzem Śródziemnym, ale będzie nas to dotykało w sposób albo bezpośredni, albo pośredni. To też była badana odporność państwa, jeżeli chodzi o tą wojnę hybrydową. Wracam już do Białorusi. Przywołam może tak dla pewnego zrozumienia tego faktu, taki najprostszą definicję, oczywiście nie chcę tutaj zanudzać tym tematem, po co się prowadzi wojny, prawda? Wojny nie prowadzi się po to, żeby mordować. To jest taka najbardziej niewłaściwe traktowanie tego czegoś, tak? Tej agresji, nazywamy to, bo najczęściej efektem, ja nazywam to ubocznym efektem wojny jest śmierć, jest zabijanie. Ale jeżeli państwa, znamy to z historii, znamy to ze starożytności, prowadziły wojny, jeżeli udawało im się wygrać bez angażowania własnych sił, strachem, dezinformacją, korupcją, prawda, zastraszeniem, przestraszeniem przeciwnika, to jest dużo łatwiejsze, tańsze i szybsze do zrobienia. Destrukcja społeczeństwa dzisiaj to jest kwestia nawet kilku czy kilkunastu dni, która następuje skutecznie. I celem wojny są dwie rzeczy. Przede wszystkim anihilacja, zniszczenie władzy jako administracji i niepokój społeczny. Prawda? Jeżeli to się nie uda za pomocą mediów, jeżeli się nie uda za pomocą propagandy, agentury i tak dalej, no to niestety wkraczają w tą drugą fazę czy trzecią fazę czołgi, armaty i tak dalej. To wtedy już jakby jest dodatkowe narzędzie. Panie Piotrze, bo tutaj już wychodzimy trochę poza ten katolicyzm, to chciałem trochę w drugiej kolejności do tego pytania dojść, ale to panowie, to też poproszę o taką, chyba że pan jeszcze chciał... Dobrze, to jeżeli ma być po katolicku, to też trochę, żeby nie było tak bardzo na poważnie, to też zacznę. No, to jest takie pytanie, które się często pojawia w dyskusjach właśnie, czy Kościół powinien się angażować w politykę. I ostatnio też dużo wypowiedzi było różnych osób i Kościoła i osób związanych z Kościołem, że absolutnie. Ambona nie jest miejscem do prowadzenia polityki, prawda? No to ja tylko tak dla rozgrzania tego pytania powiem, no samo państwo watykańskie jako podmiot prawa międzynarodowego wypełnia wszystkie atrybuty państwa, prowadząc politykę międzynarodową, ma swój sekretariat stanu, zawiera umowy, porozumienia, prawda? Ma swoje przedstawicielstwa, które się nazywają nuncjaturami i tak dalej, i tak dalej. Prowadzi działalność pomocową, różną, oświatową, na całym świecie, tam gdzie ma swoje agendy i tam gdzie uznaje za stosowne. W związku z tym chcąc, nie chcąc jest i spełnia wszystkie te kwantyfikatory, powiedzmy, które by tutaj mówiły, czy angażuje się w politykę. Tak, angażuje się w politykę i czy katolicy, no to jest Kościół ten hierarchiczny. No, w związku z tym odpowiedź jest dalej, idzie w dół. Natomiast Kościół powszechny, czy my wszyscy powinniśmy się angażować w politykę, to na dwóch poziomach, to znaczy na tym poziomie przy wyborach, jak wybierać, ale myślę, że pytanie jest dużo szersze, to znaczy jak tworzyć aktywa polityczne, jak wybierać z siebie przedstawicieli, jak formować tych przedstawicieli, tak żeby kampanie wyborcze były
katolickiej, żeby następnym razem, żebyśmy tutaj siedzieli we trzech czy we czterech z Tomkiem i mogli 10 godzin mówić na temat 235 punktów oferty programowej dla katolików, która jest przygotowana w wyborach. No to tak. Panowie, w takim razie chciałbym, żebyście może dłuższym zdaniem, ale powiedzieli, na kogo powinien katolik zagłosować w tych wyborach. Tak po tego sprowadza się nasze spotkanie. To niebezpieczne pytanie. Tak po nazwisku? Jakub Jałowicz, bardzo proszę. Nie, no wydaje mi się, że to jest dość... Nazwisko oczywiście wymieniać nie będę, ale tutaj jest pewien problem, dlatego że... Tak, no problem polega na tym, że nawet w ugrupowaniach jako tak kojarzonych z prawicą, tak, tak to ujmijmy, w gruncie rzeczy orientacja pojedynczego posła i jego światopogląd może mieć wpływ na dalsze losy, na to, co partia będzie robić, a może nie mieć. To zależy od sytuacji. No, mieliśmy coś takiego, ja oczywiście uciekam tu trochę od pytania może, ale też trudno. Zaraz docisnę. Trudno, żebym palcem pokazywał, ale chodzi, weźmy taki przykład. Mieliśmy sytuację, kiedy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, które to wyroki generalnie cały temat Prawo i Sprawiedliwość decyzją prezesa starało się odwlec w nieskończoność i w miarę możliwości zrobić wszystko, żeby tego tematu najlepiej nie było. Czy to tłumaczono kompromisem, czy czymkolwiek innym, no, generalnie na pewno nie było w Prawie i Sprawiedliwości woli, żeby poluzowywać przepisy aborcyjne, czyli generalnie zabijanie dzieci ułatwiać, ale też nie było woli, żeby iść w drugą stronę. Najlepiej jakby ten temat zniknął. Później, kiedy już mieliśmy wyrok, no to była niestety próba ze strony pana prezydenta, żeby trochę wbrew tak naprawdę temu wyrokowi jakoś przepisy rozepchnąć i zezwolić na część aborcji eugenicznych. Okazało się, chociaż to wiemy, no wiemy to na pewno, chociaż tego nikt publicznie nie powiedział. Ta inicjatywa została zablokowana dlatego, że jednak w Prawie i Sprawiedliwości była wystarczająco duża grupa pro-liferów, którzy się postawili. Którzy czegoś takiego po prostu nie chcieli. Wiadomo było, że ten projekt prezydenta by ugrzązł. I o czym to mówi? No z jednej strony to pokazuje, że ci posłowie, którzy na pierwszej linii frontu nie są, nie mają może kierowniczych funkcji, jednak mają jakiś wpływ na partię. Nawet jeżeli mamy partię, przynajmniej te dwie główne, rządzone twardą ręką przez liderów, jednego i drugiego, no to coś tam jednak posłowie mogą i o tym warto pamiętać. Druga rzecz, akurat w drugą stronę idąca, no pamiętajmy o tym, że nasz głos będzie później przepuszczony przez system wyborczy i nawet jeżeli zagłosujemy na posła, na kandydata, który jest na piątym czy siódmym miejscu, no to ten głos będzie wykorzystany nie tylko przez niego. No, tego nie przeskoczymy. Ale wydaje mi się, że tutaj akurat co do tego, na kogo głosować, no myślę, że choćby te wytyczne, czy te wskazówki, które parę miesięcy temu Konferencja Episkopatu Polski wydała, nie mówiąc w gruncie rzeczy niczego oryginalnego, tylko to, co doskonale wiemy, są jasne. Jest kilka tematów, w przypadku których katolik musi mieć jasne stanowisko. Akurat mówimy tu sporo o aborcji i to jest właśnie jeden z takich tematów. Cała, no nie lubię tego słowa, ale lepszego ciągle nie wymyślono, tak naprawdę cała światopoglądówka, czyli kwestie przepisów dotyczących rodziny, związków jednopłciowych, jeżeli coś takiego by było jakoś na serio się na agendzie pojawiało i tak dalej, to są rzeczy, w których stanowisko polityka musi być jasne. Wszystko to, o czym też redaktor Grzybowski mówił, cała reszta, to są rzeczy, które... No właśnie, cała reszta, czyli cała reszta polityki, czyli wszystko inne, to są rzeczy, gdzie pewnie ocena może być trochę bardziej skomplikowana, choćby to, jak się zachowywać po katolicku w sprawie wojny na Ukrainie. No to już wchodzimy w ocenę konkretnych wydarzeń, więc cóż, ja myślę, że najprościej, czyli na kogo? Czyli najprościej spojrzeć, jak ludzie głosowali w sprawie choćby aborcji. Myślę, że to będzie już, ja wiem, że to nie jest jedyny temat, ale to jest jeden z takich tematów, gdzie deklaracja jest dość oczywista. Myślę, że tak. Czyli na kogo?
Przepraszam, sejm.gov.pl, lista głosowań i proszę sobie zobaczyć, gdzie kto ma okręg wyborczy i kto no z niego startuje. Jeżeli byśmy wybrali liczbowo, no to na pewno partia rządząca by miała najwięcej posłów, którzy by w ten sposób głosowali z racji tego, że ich było najwięcej w Sejmie. No tak, ale można też spojrzeć na mniejsze ugrupowania na przykład i... No, nie no, to raczej chyba nie tyle na ilość trzeba patrzeć, co na nazwiska. Warto jednak, tak jak mówię, wiadomo, że jak stawiamy krzyżyk przy kimś, kto nie jest na jedynce, zresztą na jedynce też ten głos potem idzie na innych, ale tak czy inaczej. Oczywiście nasz głos idzie na całą listę zawsze, ale da się na tej liście wybrać sensownych ludzi. Często wchodzi ktoś, kto jest na przykład na ostatnim miejscu, świętej pamięci Artur Górski z zupełnie, jakoś nie pamiętam, jakieś 30, nie wiem, 30 kandydatów to chyba nawet na liście mogło nie być, ale naprawdę z bardzo niskich pozycji, przez to, że prowadził bardzo aktywną kampanię, potrafił wejść. No i w przypadku innych polityków też tak być może. Panie Jakubie, ponieważ pan będzie wychodził już za chwilkę, bo ja tutaj kontroluję czas, to się zapytam tylko końcowe pytanie do pana, a potem przejdę do naszych gości. Co pana najbardziej zaskoczyło w tej kampanii? Zarówno takie, co się okazało wydmuszką, albo taka rzecz, która okazała się najważniejsza. Według pana oczywiście. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy w tej kampanii było jakieś wielkie zaskoczenie, może końcówka, dlatego że w końcówce się wydarzyło dość sporo. To znaczy sprawa, która dzisiaj wybuchła, czyli najogólniej mówiąc sprawa Mariana Banasia i Naczelnej Izby Kontroli. Spodziewałem się raczej, że w końcówce to PiS czymś oberwie, a nie, że raczej właśnie strzał będzie w drugą stronę. Inna sprawa, jak to zadziała, bo często jest tak, że powiedzmy negatywna zagrywka, niezależnie czy ona jest prawdziwa, czy nie, bo już od tego akurat w tym momencie abstrahuję, ale często jest tak, że jeżeli się wypuszcza jakiś negatywny materiał o kimś, to w pierwszym rzędzie uderza ten, kto go wypuścił, bo jest pierwsza reakcja ludzi, to jest stwierdzenie, no jak tak można, a dopiero potem osiada w głowach zawartość. No tak było z Kwaśniewskim całującym ziemię, moim zdaniem, tych 20 parę lat temu. Najpierw to zaszkodziło Krzaklewskiemu, to, że nagranie z Kwaśniewskim się pojawiło, a potem dopiero po latach właściwie Kwaśniewskiemu zaczęły szkodzić różne jego zachowania. Więc może to było zaskoczenie. No i chyba nie było zaskoczeniem to, że kampania się koncentrowała jednak wokół bijatyki o liderów obu partii i w gruncie rzeczy obie te partie największe przez dobrych kilka ostatnich tygodni zajmowały się wyłącznie mobilizowaniem własnych elektoratów, a nie pozyskiwaniem kogokolwiek nowego, co też jest zrozumiałe, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś z Platformy nagle zagłosował na PiS albo odwrotnie. Panie Jakubie, my dziękujemy bardzo. Ja się przysiadam do pana. Przepraszam najmocniej. Można podejść do naszego dzisiaj operatora Wojtka, który pomoże zdjąć mikrofon. Ja się przysiadam do panów, także poproszę o brawa dla Kuby. Dziękuję bardzo. Panowie, ja chciałbym tak troszkę dorzucić mojego spojrzenia. Ja mam wrażenie, że podczas tej kampanii, w ogóle kampania była zdominowana takimi elementami, które mają być przy naszych wyborach, a mianowicie sprawami związanymi z referendum. I to myślę, że bardzo mocno narzuciła partia rządząca. Ja mam takie wrażenie, że największa liczba tych debat, rozmów to była związana z tym i to rzeczywiście narzuciła no, PiS lub Suwerenna Polska. Czy macie podobne zdanie, czy uważacie, że ta dominacja jednak była w innych tematach? Bardzo proszę, miałem Paweł nadzieję, że zapytasz mnie, na kogo należy głosować. Ale a to na sam koniec, bo my jeszcze mamy chwilę czasu. Dobrze, ja powiem szczerze i brutalnie, nie śledziłem tych wszystkich utarczek w polskiej kampanii, dlatego że ona jest no, nudna, miałka, głupia, pozbawiona cnoty długomyślności. Moim zdaniem jest to kompletna strata czasu, ponieważ w ostateczności i tak no, decyduje pewien taki rozrachunek, którego można dokonać szybko, sprawdzając właśnie, kto na pewno nie jest jakimś potencjalnym piekłoszczykiem. Jak to wcześniej powiedziałem, kto tam jak głosował, no myślę, że to jest tą sprawę jednak dosyć oczywiste, łatwo jest zdecydować, na kogo się w Polsce głosuje. Więc poświęcałem raczej swój czas na obserwowanie tego, co definiuję jako naprawdę ważne cywilizacyjnie, czyli z jednej strony no, różnego rodzaju idee Unii Europejskiej, które nas uderzają, a przede wszystkim oczywiście kryzys w Kościele katolickim, bo to jest to, co ostatecznie będzie decydować o naszym życiu, a nie to, czy będzie w Sejmie ten czy inny polityk, więc nie będę oceniał tej kampanii, bo nie traciłem czasu na jej śledzenie, przykro mi. No to w takim razie, panie Piotrze, a co pan myśli? Ojejku, no może też o kilku kwestiach, żeby tak już nie było na wprost, co myślę.
Może też taka refleksja do tego, co kolega powiedział przed sekundką. No myślę, że jest taki proces. Kolega wspomniał o kryzysie w Kościele. Pewnie zgadzamy się wszyscy do tego, że on jest. Te kryzysy bywały. Na ile on jest dzisiaj głęboki i na ile trwały. Czy jest możliwość cofnięcia go? To jest temat na, nie wiem, kilkadziesiąt doktoratów i nie wiem, godziny czy tygodnie dyskusji, spotkań. I myślę, że takich spotkań, to też zachęcam, powinno być milion. To znaczy powinniśmy się jak najczęściej wszyscy spotykać w mniejszym gronie, w większym gronie, rozmawiać, niekoniecznie w kościołach czy w salach, ale po prostu, żeby my jako katolicy się policzyć i wspomagać się w tym zakresie, bo to jest nam potrzebne. Tak? To znaczy ta relacja między nami musi być. To jest punkt pierwszy, ale z nim związany punkt drugi, a to zresztą kiedyś, pamiętam taką, prowadziłem prezentację książki profesora Palko, szefa ministra spraw wewnętrznych jeszcze Republiki Słowackiej, już po podziale, który napisał książkę Lwy nadchodzą i tam między innymi, też może to nie jest w wielu miejscach cytowane, ale jest ta erozja partii chadeckich, które kiedyś jeszcze pamiętamy. Powstawały i one były z jakichś ludzi, którzy mieli od samego początku, byli gigantami, nazwijmy to wiary przede wszystkim, dlatego one były chadeckie. Ta erozja następuje, ona postępuje niestety, więc jest coraz mniej takich, powiedział, ortodoksyjnych, to już nawet złe słowo, ale takich utrwalonych katolików w sensie prezentowania swojej postawy katolickiej w ramach partii, tak? Bo jest to niewygodne, bo to może być źle odebrane, bo niestosowne, prawda? Bo o to, co komuniści w Polsce zrobili kiedyś, to cytowałem to zresztą dzisiaj, żeby Kościół się nie angażował w politykę. No to było właśnie zrobione przez komunistów. Tak, znaczy komuniści mówili o tym, że Kościół ma nie zabierać głosu w sprawach politycznych tuż po wojnie, tak? I to niestety dzisiaj przy tej nowej lewicy jest utrwalane. To nie jest nihilowi, tak? Ja uważam odwrotnie. Kościół nie to, że powinien, tylko musi się zajmować polityką, tak? Bo ta moralność i polityka jest tutaj synergią, musi być synergią do tego, co my jako katolicy, przecież my nie żyjemy w jakimś państwie katolickim z nazwy. Tylko żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej. Ona jest, składa się z większości z katolików. Mało tego, Kościół przecież był nie tylko depozytariuszem, nie tylko wiary, chociażby w czasie zaborów, ale wszystkich innych państwowotwórczych cech naszego narodu, prawda? I umożliwił w dużym stopniu restytucję Polski. Był państwowotwórczy, jak sobie sięgniemy, prawda? No już, i o interreksach nie wspominam, bo to już zamierzchła przeszłość, ale trudno, zresztą Jan Paweł mówił o tym wprost, tak, cytujmy to, że trudno jest zrozumieć w ogóle nas, Polaków, tak, bez Boga. No, więc mamy tak to głęboko zakorzenione, że oczywiście od nas zależy, czy chcemy to kontynuować. A jak pan patrzy teraz na nasz naród, to on chce to kontynuować, czy nie? Nie wiem, no czasami mam wrażenie, że jesteśmy oczywiście leniwi i powierzchowni. Zresztą politykę w ogóle traktujemy powierzchownie. Czasami wiarę naszą traktujemy powierzchownie, prawda? Nawet myślę, że stąd też trochę konwersji na inną wiarę, która jest dużo bardziej wymagająca od człowieka, prawda? Już nie będę ich wymieniał, ale druga rzecz, która myślę, że jest też przed w tych wyborach i jest przed nami w tej części referendalnej, to są te kluczowe pytania już formalnie o mur graniczny, o prywatyzację i tak dalej, nie? Ale to jest w zasadzie, to są inne rzeczy. To jest pytanie o to i to mam nadzieję, że jest chyba, jeżeli mógłbym powiedzieć, w kontekście i wyborów i referendum, chyba największa korzyść tych wyborów i referendum, bo się wszyscy odważyli, przynajmniej ze Zjednoczonej Prawicy i w części innych partii, przywołać to, co jest kanonem naszej Konstytucji, artykuł 4, że władza należy do nas, tak? Do nas, nazywam nas, my z artykułu 4, my tu jesteśmy szefem, my tu płacimy, my płacimy podatki, z naszych podatków politycy się utrzymują, tak? Czasami wybieramy przedstawicieli w naszej Konstytucji, nasza ordynacja wyborcza też mówi o tym, że wybieramy przedstawicieli swoich do Sejmu i Senatu, żeby codziennie nie musieć iść do referendum i głosować w sprawie podatku, w sprawie drogi, w sprawie szkoły, w sprawie czegoś tam. Tak ten tryb jest zorganizowany. I to
to uważam jako jeden taki przywrócenie, nazwijmy to odwrócenie się państwa do obywateli, albo obywateli skierowanie w stronę tego referendum, ono jest szalenie trudne, bo po pierwsze ma te progi, to jest w ogóle nieuczciwe, tak? Znaczy w mojej ocenie jest to nieuczciwe, ten próg 50%, a po drugie nie wiem, czy zdamy ten egzamin. Przecież to jest nasze państwo. Czyli pan, wspólne. Panie Piotrze, mówi jednoznacznie, że warto pójść na referendum i trzeba podjąć pewną decyzję. Warto pójść do referendum, ale mówię jeszcze przed tym, to jest sam akt, tak? Ale mówię jeszcze o tym całym aspekcie przywrócenia, tak jak człowiek ma tą podstawową swoją godność człowieka, tak? To jest ta rzecz, która jest na życie, to jest drugi element fundamentalny, tak? Znaczy nie można kogoś nazwać złem, prawda? Nie można kogoś pozbawić życia. Zaraz dzień papieski, tak? Od poczęcia do naturalnej śmierci. Jestem przeciwnikiem zarówno kary śmierci i konsekwencji bronię życia od poczęcia, prawda? To są te same, to jest ten sam koniec tego samego, tej samej relacji, tak? Uznając, że życie jest właśnie dane od Stwórcy i nie jest to slogan. Że my musimy uwierzyć, w co wierzymy. To jest wezwanie do katolików. Nie być letni. Bo to się toczy wojna, to się toczy wojna z naszym, nie tylko z naszym państwem fizycznie, tak? Od za chwilkę rzeczy, które nam zagrażają, mają potencjalny zasięg globalny. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Widzę, prawda? Że pojawiła się mina, że nie do końca się pan zgadza, czy z tym tematem? Nie, tylko z jedną kwestią. No, fundamentalnie się nie mogę zgodzić z powiązaniem kary śmierci z ochroną dzieci nienarodzonych. Jak wiadomo, Kościół katolicki dopuszcza karę śmierci samą w sobie i to, że obecnie nie zaleca jej użycia, nie znaczy, że ona sama w sobie jest zła. Sama w sobie może być dobra, może być, jest stosowalna, więc tego absolutnie nie można łączyć. To jest takie, no niestety, uleganie pewnej lewicowej propagandzie, że ja rozumiem, to jest taka pewna spójność, prawda? Jesteśmy przeciwko karze śmierci, wtedy łatwiej jest uwierzyć, że jesteśmy za Żydziem i tak dalej, ale no nie wolno jednak iść tutaj za, powiedziałbym, takim głęboko zafałszowanym nauczaniem papieża Franciszka, bo kara śmierci jest jak najbardziej dopuszczalna. Tu będę ciekawie się robił, jest polemika, więc będzie atrakcyjnie. Nie jest to Franciszek, Jan Paweł II. Nie, Jan Paweł II powiedział tylko, że raczej nie należy je stosować, a Franciszek powiedział, że jest zła, jakoby sama w sobie zmienił katechizm, więc tutaj mamy jednak do czynienia z zerwaniem, którego Jan Paweł II nie zrobił. Franciszek poszedł krok dalej, oczywiście wychodząc od tego, co zrobił Jan Paweł II, to prawda, ale mamy tutaj krok dalej. To bardzo ewidencja. Proszę, pan Piotr Grzybowski. Pozwolę sobie kontynuować. Mamy kolejny, myślę, że pewien aspekt taki, który też jest trudny dla nas. Znaczy, też chcę państwu o tym powiedzieć bardzo racjonalnie, żebyście państwo też, o ile mi się uda, spotkali się z tym zjawiskiem trochę może z innej strony. Kończyłem kiedyś taką uczelnię, nazywała się jeszcze wówczas Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i tam jednym z takich pierwszych podręczników, takim prepodręcznikiem dla już takich tych skryptów była strategia bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, zresztą ze słowem wstępnym pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wówczas jeszcze żyjącego i jednym z większych zagrożeń, tam w jakimś pierwszym rozdziale była wymieniona cała lista tych współczesnych zagrożeń. Pandemie były wymienione, tego uczono studentów, a ono, tak, to nie jest nic nowego dla ludzi, którzy zajmują bezpieczeństwem. To, a panie Piotrze, zdradzi pan, ile lat temu to było? No przed 2010 rokiem, no bo prezydent zginął w katastrofie smoleńskiej. Nie pamiętam, chyba kończyłem w 2008 czy 2007 roku studia na ONie. Jako cywil, nie, byłem jednym z dwóch na tym wydziale, wówczas reszta to służby jakieś tam mundurowe. W każdym razie wracam. Nielegalna emigracja, masowa nielegalna, bo tu nie chodzi o przyjazd 200-300 emigrantów i była traktowana w kategoriach bezpieczeństwa jako jedno z największych zagrożeń. Na tej liście największych zagrożeń. Tam oczywiście jest jeszcze ekonomiczne i tak dalej, kryzysy polityczne, to cała, odsyłam do tych podręczników, warto tak w wolnej chwili przeczytać sobie. Mało tego, było to, tak jak dobrze pamiętam, cytuję, że zagrożenie bezpieczeństwa w fundamentalnym znaczeniu cywilizacyjnym. Tak? To znaczy nie tak, że wybuchnie bomba, dom się rozpadnie, odbudujemy i tak dalej, tylko zmiany cywilizacyjne oznaczają najczęściej zmiany trwałe. My żeśmy naszą cywilizację, naszą tutaj między tym Turanem azjatyckim i Bizancją, nie wiem, germańsko-bizantyjską cywilizacją budowali przez 1000 przeszło lat, prawda? Więc do czegoś żeśmy doszli w jakiejś tam ewolucji. Tutaj ma to być zmienione w ciągu pokolenia czy dwóch, tak? Dlatego jest to w kategoriach bezpieczeństwa i w zderzeniu z tym mamy kategorię moralną pomocy człowiekowi, prawda? Godności człowieka, który ucieka, którego widzimy, jesteśmy też trochę, ja nazywam to takimi pacyfistami, takimi sentymentalistami, którzy właśnie unikają wyzwań. To jest takie myślenie lewicowe,
trochę, no nie trochę, tylko całkowicie, prawda? My jesteśmy rozbrojeni mentalnie, tak? Jesteśmy jakby nieprzygotowani w sensie mentalnym do tego, że mamy zginąć za własną ojczyznę. Jesteśmy przygotowani do życia w komforcie, prawda? Co się stanie, jak wybuchnie wojna? No, o Boże kochany, zaplanowałem sobie zakupy w środę czy w sobotę. To są takie kategorie, w jakich współczesny człowiek dzisiaj ocenia ryzyka i dyskomfort tego, że będzie wojna, prawda? Może się lepiej dogadać z przeciwnikiem, bo jednak te zakupy, przepraszam, czy urlop jest ważniejsze niż bezpieczeństwo własnego kraju. I ostatni już taki element to jest ten proces, który jest absolutnie spójny ze wszystkimi. Te puzzle się układają teraz, proszę Państwa. To jest to, co się nazywa federalizacją. Już tutaj nie będę tematu rozszerzał, ale to jest to, co ma tak de facto, jednym pamiętam z takich tekstów swoich napisałem, konkurs na gubernatora, prawda? To znaczy Polska pod rządami, agencja HR-owa będzie prowadziła konkurs na kogoś, kto będzie zarządzał państwem tutaj, nie wiem, czy nadwiślańskim na nowo, czy jakimś państwem pod nową nazwą Polska 2.0, prawda, i tak dalej, de facto pozbawiając nas realnej siły, realnej władzy, ale to nawet nie to jest tutaj tragedią. Ona pozbawia tak de facto wszystkich nas, państwa, do decydowania o własnym losie, tak, bo my tracimy tak de facto prawo, skuteczne prawo wyboru, ponieważ władza, którą wybieramy, nie ma siły, nie ma możliwości sprawczych w tej nowej, w cudzysłowie, federalnej Europie, która jest zarządzana gdzieś tam przez już... Nie rozwijam tego wątku, więc tych zagrożeń jest absolutnie dużo i myślę, że to mi się w głowie, przepraszam, już mam trochę lat, siwych włosów, jak myślałem sobie jeszcze paręnaście lat temu, co nam może grozić, prawda? Czytałem książki, tam się uczyłem, starałem się być świadomym człowiekiem, to powiem Państwu szczerze, trudno mi się czasami zasypia z pewną świadomością tego, co się może dziać. Nie chodzi o jakąś tutaj czarnowictwo, tylko bardzo realne oceny. I patrzę na swoje dzieci, które mają 20 parę lat, jak nieświadomie żyją. Jak nieświadomie żyją, proszę Państwa. To jest czas, ostatni dzwonek, moim zdaniem, na to, żebyśmy naprawdę stanęli tutaj i nie są to przelewki. I to, jak mówię, jeszcze raz nie chcę straszyć. Ale jeżeli już w słowach polityków nieprzypadkowo pojawiają się wypowiedzi o możliwym konflikcie globalnym, konflikt globalny oznacza skutki dla całego świata, mniejsze czy większe, ale skutki i no in minus zawsze w każdej sferze, tak? Bezpieczeństwa, ekonomii, gospodarki i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze może takie jedno słowo, chyba zapomniałem o tym, przepraszam. Demografia, czego brakowało w kampanii, Tomku? Demografii, to znaczy... Jest kolejny element tego europejskiego myślenia o emigracji, a ja nawet jestem przed takim jakimś większym tekstem napisania czegoś, co Izrael na przykład w tych kilku pierwszych swoich ustawach po 1948 roku, które wprowadził, miał jedną z nich, to była ustawa o powrotach. To była jedna z ustaw, która formowała państwo Izrael po 1948. I ja zastanawiam się, dlaczego tak mało było demografii, dlaczego tak mało działania jest propopulacyjnego, prawda? No przecież to jest najcenniejsza rzecz. No już nawet jeżeli ktoś nie myśli po katolicku, no to PKB od 50 milionów mieszkańców jest większy niż od 38 czy 40. Nawet u liberałów to powinno w ten sposób działać na arkuszu kalkulacyjnym. A druga rzecz, to myślę, że to też jest pewien wyrzut sumienia nawet. Ja myślę, że to dla wielu ekip to jest ta nasza diaspora po powstaniu listopadowym, styczniowym, w latach 30., w latach 40. wywieziona na wschód, czy pozostawiona sama sobie. Ona nie uciekła, ona nie wyemigrowała. Ona została wysiedlona albo ona straciła granice swojej ojczyzny, prawda? To jest jeden wielki wyrzut sumienia, jak sądzę. Jeżeli mówimy nawet o pomocy też emigrantom dzisiaj, to ja uważam, że powinna być absolutnie rozpoczęta dyskusja na wielu formatach, które powinny otwierać możliwości po to, żeby ten milion czy półtora miliona ludzi przyjechał do Polski, Polaków, nie Syryjczyków, nie Etiopczyków, nie Sudańczyków, Polaków, katolików, prawda? To jest proste, prawda? Jeżeli szacuje się, że człowieka, nas, rodziców, państwo, instytucje różne,
wychowanie człowieka do momentu, kiedy jest tym taxpayer, takim tym płatnikiem podatku, kiedy efektywnie zaczyna przynosić dla państwa korzyści pracując. Kosztuje to 250-300 tysięcy złotych, tak? No to wyobraźmy sobie to jako nawet bardzo cynicznie to licząc, tak? Proszę wybaczyć za to porównanie, ale mówię to chociażby w tej wartości, oprócz moralnej, to bez dwóch zdań. Przecież my mamy za darmo wtedy w cudzysłowie potężny kapitał. Jak kardynał Wyszyński mówił w latach bodaj 40. po tym wielkiej tragedii II wojny, kiedy nas niewiele zostało, kiedy byliśmy realnie, proszę Państwa, przed biologicznym wyginięciem jako naród. Po II wojnie światowej, według niektórych statystyk, powinno nas już nie być. Już powinniśmy być tylko się i wyłącznie uwstęczniać, jeżeli chodzi o liczbę. Kardynał Wyszyński był tylko 50 milionów co najmniej. 60 to jest ta populacja, która da bezpieczeństwo Polsce w każdym wymiarze. Proszę Państwa, to nie jest bagatelna rzecz. To nie jest dziecioroby, przepraszam. Tak? Państwo musi mieć swoje zasoby. Tak jak pieniądze, jak wojsko, jak czołgi, jak prąd, jak tramwaje, jak wszystko inne, musi mieć obywateli. Dlaczego sobie Niemcy pozwalają na tyle, na ile sobie mogą pozwolić? Bo jest ich prawie 86 milionów, tak? Razem z Turkami. Nieważne, ale wiesz, to jest, proszę Państwa, to jest siła, którą oni wiedzą, siła gospodarcza, tak? I jeszcze mnóstwo innych. No, już kończę, bo zagadam. Panowie. Teraz chciałbym troszeczkę takiej innej strony, żebyśmy podeszli do tych, w trakcie kampanii miały miejsce kilka marszy. Szczególnie dwa, które były największe, które były spowodowane właściwie tragedią, która wydarzyła się w życiu pewnej kobiety, no bo niestety dokonała aborcji. No i ta sytuacja, czy była pod wpływem środków psychotropowych, czy nie, pociągnęła, że na początku powstał marsz 4 czerwca, no to nie był jakby z tym związany, ten marsz Miliona Serc. No ale to były dwa marsze podczas praktycznie kampanii, chociaż 4 czerwca jeszcze te początki były. Jeżeli patrzycie na te dwa wydarzenia, szczególnie na to ostatni, ten marsz Miliona Serc, ile tam było ludzi, tak do końca nie dojdziemy, to największy statystycy mówią, że to mogło być 150, 60 tysięcy, może 200. Trudno powiedzieć tak do końca. Nazwa jak została, tych serc miało być dużo. Sam widziałem, jak wielu niestety wierzących osób, katolików, uczestniczą w tego typu marszach. Myślicie, że to jest adekwatne? Może to był marsz polityczny? Może tak naprawdę nie ma nic z tym złego, że katolik może uczestniczyć w tego typu imprezie? Pytanie jest retoryczne oczywiście. Wiadomo, że nie może uczestniczyć w takiej imprezie i przypomniał o tym ostatnio choćby kardynał Raymond Burke w Stanach Zjednoczonych, wydając książkę o przyjmowaniu Eucharystii właśnie w związku z popieraniem zbrodni aborcji. Oparł się na konkretnych wytycznych Kościoła katolickiego. Jest rzeczą oczywistą, kto tylko popiera aborcję, ten popełnia grzech ciężki, więc jest wykluczony z sakramentów. Zatem siłą rzeczy nie może być katolikiem, prawda? Także można tak na to krótko odpowiedzieć i fakt, że katolicy w Polsce, formalni katolicy, pewnie tacy, którzy chodzą też na niedzielnym msze, przyjmują sakramenty, uczestniczą w takich marszach, jest niestety objawem bardzo poważnej choroby związanej z brakiem odwagi polskich kapłanów, polskich biskupów, katechetów, teologów, mówienia jasno o tym, jakie są obowiązki katolika. No mamy z tym problem w Polsce gigantyczny, nie tylko na płaszczyźnie popierania prawa do życia, ale na wielu innych płaszczyznach. Generalnie nie mówimy o tym, co jest ważne. Po prostu milczymy, nie piszemy, nie dyskutujemy, dajemy sobie po prostu robić wodę z mózgu na wielu różnych płaszczyznach, dlatego nie dziwi mnie, że katolicy również w tym marszu uczestniczyli, że są dzisiaj nawet księża, którzy jakoś tam popierają Koalicję Obywatelską. Mówiąc krótko, no jest to po prostu przejaw braku debaty i braku odwagi do tego, żeby mówić jasno. Na palcach jednej ręki można tak naprawdę policzyć biskupów, którzy mimo tego wezwania do uczestnictwa w życiu publicznym naprawdę w nim uczestniczą, naprawdę zabierają jakieś jasne stanowisko i tutaj to mówił właśnie już kolega redaktor o tym wielokrotnie dzisiaj, że Kościół musi się angażować w politykę i nawet w tych nieszczęsnych Niemczech, które są głęboko zdegenerowane, tam Kościół się nieustannie angażuje w politykę, jest to normalne, jest to po prostu przyjęte, u nas nie, szkoda, powinien się angażować bardziej. Bardzo cieszę się i mam nadzieję, że o tym jeszcze będziemy mieć szansę porozmawiać, z tego, że wydał w ogóle Kościół w tym roku w Polsce ten swój taki letarnik, przewodnik wyborczy, on jest konkretny, mimo że jak mówił redaktor Jakub Jałowiczer, on przypomniał o rzeczach oczywistych, no to jednak dobrze, że w ogóle o nich przypomniał.
wspomniał, bo on po prostu wyklucza pewne partie, prawda? Nam robi taki przesiew, przez takie sito przepuszcza i to jest konkretna pomoc. Także to, że uczestniczą jeszcze raz, to jest po prostu wynik pewnej bierności i braku debaty takiej poważnej w Polsce. Pan Piotrze, pani kiwał głową, czy? W pełni zgadzam się z Pawłem tutaj, na to powiedział. No, tylko mogę to poprzeć i jeżeli pozwolisz oczywiście, dołączam się do twojego głosu. Absolutnie tak. I takie może przykłady dam. Staszakowski był na rekolekcjach ostatnio, był młody ksiądz z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Mówimy o kościele na Żoliborzu, tak? Tak, u Stanisława Kostki na Żoliborzu. No tam będę, przypominam, 19 to już w przyszłym tygodniu, proszę Państwa. Żeby Pan nie Piotr zapomnieć. Jest zaangażowany w msze, także przekazujemy też informacje i zapraszamy. Tak, z całej Polski proszę przyjechać. W każdym bądź razie mówił o grzechu, mówił o rzeczach, które nie powinny nas dziwić, ale inny ksiądz dziękował za te rekolekcje, mówił, że faktycznie nasze dróżki są kręte i musimy tutaj umiejętnie na nich chodzić, po nich stąpać, się poruszać i tak dalej. Ten sam ksiądz, znaczy ci sami księża, jeden młody, faktycznie taki dosłownie parę lat po seminarium, drugi już z doświadczeniem, nawet ze tytułami naukowymi, jak różne podejście. Ale ja pozwolę sobie, nie dlatego, że chcę być krytykiem, nie proszono mnie o recenzję, broń Boże, tego przewodnika, tego latarnika, czy jak tam nazwać, to rzeczywiście on w wielu wypadkach daje. Myślę, że nawet jeżeli ten punkt trzeci mówi o tym, że odpowiadając się za w sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromis, na kompromisy. W konsekwencji katolicy opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do neutralnego kresu. Teoretycznie w pełni zgoda, tak, tylko że to też już widzą Państwo w tym takim krótkim zapisie. My znamy ten zapis inny, od poczęcia do naturalnej śmierci, prawda? Tam jest takich wiele, powiedziałbym, rzeczy, które ja bym wyostrzył, albo inaczej, nazwałbym je normalnie, czytelnie. 2 + 2 = 4, a nie pomiędzy 3 i 5, jeżeli mówimy o liczbach naturalnych, prawda? Bądźmy konkretni. Pan Jezus też mówił konkretami, tak? Też nie mówił, że no, słuchajcie, w 358 roku naszej ery, jak już mnie nie będzie, prawda, być może tam biskupi wytłumaczą wam coś, prawda, żeby wierzyć. Nie. Nie, to nie jest to łatwe. Natomiast myślę, że takim fundamentem jeszcze, pozwolę sobie tak powiedzieć, to jest nasze zaangażowanie, ale nie tylko do wyborów. Czyli tylko nie przy wyborach, nie w momencie wyborów. Tak, to nie możemy startować w zawodach, jeżeli nie trenujemy. My musimy się angażować w życie polityczne non-stop. My musimy poprosić swojego posła tam, czy jakiegoś innego przedstawiciela, przyjedź chłopie i się wyspowiadaj przed nami, co zrobiłeś. Zadaniować tych ludzi. To też rola pewnie mediów katolickich, żeby formować, nie wiem, polityków, tak, żeby mówić, co nas boli. Może proponować to, co jakieś grupy społeczne, czy fundacje, czy inne tworzą. Ale ciekawą rzeczą też jest w tym latarniku, czy w tym latarniku konferencji Episkopatu, jest rzecz napisana, myślę, że ona jest fundamentalna, to znaczy decydować o kierunku rozwoju wspólnoty politycznej. Nie o trwaniu, nie o jakiejś degeneracji, tylko wspólnoty rozwoju, czyli my musimy głosować na ludzi, którzy nie zapewnią nam status quo, tylko nam zapewnią rozwój. Ale jeszcze jedna rzecz, na co zwracam uwagę, proszę Państwa, myślę, że tak jak w każdym wyborze, no, trudno mieć do żony pretensje, że czasami się posprzeczamy, ale pierwotnym do tego, czy się posprzeczamy, czy nie, był mój, jej wybór. Chcesz być ze mną, tak? Więc jak już dokonałem wyboru, no to już poszło, to już nie ma. I dlaczego o tym mówię? Tak samo przy wyborach. Nie jest to jakiś czyściec spełnienia tylko i wyłącznie obowiązku katolika, kardynał Wyszyński, po Bogu najbardziej kocham Polskę. Kościoła nie ma niezakorzenionego we wspólnocie, nie ma niezakorzenionego w państwie. Te byty są współzależne, tak? Czyli nie tylko wybieram, ale biorę odpowiedzialność za swój wybór. Świadomie i odpowiadam. To nie tylko na polityku potem ciąży obowiązek wyspowiadania się, dlaczego coś zrobiłeś, czy czegoś nie zrobiłeś bardziej, tak? Ale na nas, dlaczego głosowałeś, prawda? I jeszcze może na koniec, przepraszam, bo tak różne myśli wpadają do głowy.
Zwróćcie Państwo uwagę jeszcze nad jedną rzeczą, która w mojej świadomości wraca coraz mocniej. O roli Kościoła we współczesnym świecie, we współczesnym państwie. Zwróćcie Państwo uwagę na jedną prostą rzecz. Polityk wierzący jest silniejszy, obywatele państwa, którym są masowo ludzie wierzący, to państwo jest silniejsze. Bo oprócz wartości materialnych, doczesnych, mierzalnych, policzalnych, są te wartości, jak to się mówi, jak człowiek zapatrzony czy zakochany może góry przenosić. Jak człowiek kocha, kocha swoją ojczyznę, kocha Kościół, chce być wierny temu, prawda? To i tam te czy inne bramy go nie zniszczą, prawda? No to są rzeczy, świadomość po drugiej stronie głównie lewicowych różnych ruchów i partii i całych wielkich, gigantycznych mechanizmów destrukcji wiary naszej katolickiej czy chrześcijaństwa w ogóle, dlaczego następuje. No właśnie, państwa mają być słabe, taki amalgamat obywateli płacących podatki, nawet czasami chodzących do kościoła, nawet noszących krzyż i tak dalej, mówiących jesteśmy katolikami, ale to nie jest cepelia. To nie może być cepelia. My nie jesteśmy od tego, żeby, tak jak jestem kiedyś tam, no nie tak dawno, byłem na nartach w Alpach, to był część Tyrolu, ale włoska części, i oczywiście Grisgot, tam krzyż w każdym pomieszczeniu, za drzwiami obrazy święte, w czym wróciliśmy z dziećmi z nart, 18:30 czy 18:00 idziemy do kościoła, się pukają w głowę, tak? Chłopie, w niedzielę dwie msze to są dopiero w sąsiednim miasteczku. Tutaj jest jedna w tygodniu i u nas wychodzi w środę, która była tam 3 dni temu, nie? My się mierzymy dzisiaj z realnym wyzwaniem na wszystkich absolutnie, we wszystkich elementach naszego życia politycznego, społecznego, życia kościoła i tak dalej. No i bądźmy silni, no to od nas zależy, to i samo się nie zrobi. No to w takim razie poproszę o ten komentarz do tego latarnika Pawła też, żebyś mógł się odnieść troszkę do tych elementów, które uważasz, że w nich są ważne, na które warto zwrócić uwagę, a może też są takie, które uważasz, że też są za mało ostre, a może są za bardzo ostre. No są za bardzo ostre rzeczywiście, bo tam na samym początku biskupi piszą, jakoby istniał jakiś taki powszechny i ogólny obowiązek uczestnictwa w wyborach. Generalnie to oczywiście istnieje. Niemniej jednak powiedziałbym, że nie jest aż tak zasadnicze, jak oni napisali, bo wyobrażam sobie sytuację, znam takie sytuacje i z autopsji, i od wielu znajomych ze środowiska, że czasami człowiek decyduje, że nie będzie uczestniczyć w wyborach z tego względu na przykład, że odrzuca demokrację jako taką. No biskupi tego w ogóle tam nie uwzględniają i mówią, że każdy ma obowiązek uczestnictwa w wyborach. No jak ktoś jest przekonany, że demokracja jest systemem złym i jedynym uprawnionym systemem jest monarchia, albo tylko ona dzisiaj skutecznie może służyć rozwojowi państwa katolickiego, no to nie ma wtedy takiego obowiązku uczestnictwa w wyborach, a nawet musiałby pogwałcić własne sumienie, jakby w nich chciał uczestniczyć. To po pierwsze, a po drugie to, o czym mówił właśnie redaktor Piotr, wskazując, że no nie tylko same wybory są tym momentem, w którym powinno się uczestniczyć w życiu politycznym, ale jak już ktoś w ogóle chce w nim uczestniczyć, no to powinien robić to cały czas. Bo jak tylko pójdzie do wyborów, a wcześniej nic o tym nie wie, to myślę, że pójdzie, bo popełni jakąś głupotę, prawda? Podejmie złą decyzję, nie on de facto będzie głosował, tylko jakaś tam propaganda, która przez niego będzie przemawiać. Więc to mi się w tym latarniku, no nie to, że nie podoba, ale rozumiem, że to ma taki wydźwięk, prawda? Piszemy ogólnie do wszystkich ludzi, raczej mało kto jest monarchistą. Ale warto jakby biskupi jednak przypomnieli, że no też są takie właśnie sytuacje, w których ktoś może demokrację nie chcieć popierać. Poza tym trochę mi się nie podoba ostatni punkt w latarniku biskupów. Oni się, no to dlatego, że to jest odwołanie do nauki papieża Franciszka, bo nam piszą biskupi, że prawda, no, trzeba się kierować tym i tamtym. Której nie za bardzo jesteś zwolennikiem. Nie o to chodzi, no ale są tam różne dziwne punkty. I na koniec piszą biskupi, że nie należy popierać partii, które wspierają ekonomię, która zabija. Co to znaczy? Prawda? Zupełnie nie wiadomo, co to znaczy. I teraz, jeżeli tam jest odniesienie do nauki papieża Franciszka, który sam się definiuje jako komunista, co przecież uczynił, no to jest trochę niepoważne. No jeżeli jednak wydajemy jakieś konkretne dokumenty, będąc konferencją Episkopatu Polski i mówimy, że mamy się też
kierować jakimiś pryncypiami w kwestiach ekonomicznych, to warto byłoby zrobić odesłanie do konkretnego dokumentu nauki. To co myślisz, że za tym się kryło? Nie, według nie wiem, co się za tym kryło. Zupełnie nie wiem, no bo mamy odesłanie do nauki papieża Franciszka, więc nie wiem, co się za tym kryło. Ja, ekonomię, która zabija w warunkach polskich, na przykład rozumiem, jakby ktoś chciał przywracać handel w niedzielę. No są takie partie. Nawet niestety Konfederacja ma takie czasami, no powiem krótko, odpały, prawda? No bo przywracanie handlu w niedzielę, no to jest jakiś kompletny indywidualistyczny liberalizm, nie uwzględniający żadnych elementarnych kategorii życia społecznego, życia katolickiego. Więc powiedzmy, w polskich warunkach taką zabijającą ekonomią będzie właśnie handel w niedzielę. No ale biskupi tego wprost nie napisali, tylko odesłali do bardzo mętnych dokumentów. To mi się w tym nie podobało. A poza tym uważam... Bo ja powiem szczerze, że ja to odczytałem jako cywilizację śmierci, jako właśnie sprawy szczególnie związane z ginekologią, czy na przykład handel, nazwijmy to... żywymi małymi dziećmi, mam tu na myśli in vitro, czy... No, czy to tak odczytałeś? No, dlatego mówię właśnie, o swoim odczuciu. No właśnie o odczuciu, bo się musimy kierować odczuciami, kiedy mamy nieprecyzyjną naukę, prawda? I to jest ten problem. No ale już zostawmy papieża, bo tutaj nie o nim przecież teraz rozmawiamy. Także ten, ogólnie ten latarnik wydaje mi się jednak jest dosyć konkretny, no dlatego przede wszystkim, że przypomina o tym, iż nie można głosować na partię popierającą zabijanie dzieci nierodzonych. No to od razu nam odpada. Ta partia, możemy wymieniać te nazwy i zostają tylko konkretne ugrupowania. No to panowie, w zasadzie trzy, chociaż powinniśmy wziąć pod uwagę ich troszeczkę szerszą opcję, bo mamy partię rządzącą, gdzie są dwie partie, prawda? Chociaż występują razem. Mamy suwerenną Polskę, suwerenna Polska i PiS. Do tego jest PJJ. Do tego jest Konfederacja, no, która ma swój zakres też, prawda, bo tam też jest kilka ugrupowań w Konfederacji i są różne frakcje. No i trochę ciężko powiedzieć, jak ci bezpartyjni na to patrzą, chociaż mi się wydaje, że oni są bardziej tacy skierowani nawet prokatolicko, ale tak do końca to trudno mi to powiedzieć, no bo to nie jest może we wszystkich sprawach jasne. Panowie, zbliżamy się do końca. Mamy 3 godziny do ciszy wyborczej. Musimy zasugerować... Ogląda nas troszkę dzisiaj osób, trochę dzisiaj przyszło. Jeżeli mielibyście dokonać wyboru, na którą partię będziecie wygłosowali, albo którą możecie komuś zasugerować, jaka by była wasza decyzja i co byście zasugerowali? Paweł Chmielewski? Mogę oczywiście powiedzieć, no nie, powiem tak, to są 3 partie rzeczywiście, jakie mamy do wyboru, albo 4, to znaczy rzeczywiście jest PJJ, jest Konfederacja i jest Zjednoczona Prawica. No PJJ oczywiście głosi rzeczy piękne i wzniosłe, gdy idzie o Kościół katolicki, tylko trzeba sobie zapytać, po co na nią głosować, skoro po pierwsze domyślamy się, że rodacy głosować nie będą, po drugie musimy jednak brać pod uwagę również skuteczność praktyczną. No skuteczność praktyczna, której możemy spodziewać się od PJJ jest żadna albo bardzo niska, więc moim zdaniem ta partia nie spełnia pewnego kryterium powagi, no bo nie tylko wzniosłe hasła są potrzebne, tylko jednak też pewna pewność co do tego, że oni będą potrafili rządzić. Tutaj tego nie mam, więc ja to niestety eliminuję, oczywiście z pewnym żalem, ze względu na te właśnie hasła wzniosłe, ale brak tej powagi praktycznej. No mamy w takim razie Konfederację i PiS. Zacznę od PiS-u, bo na PiS bym nie zagłosował. Ze względu na to, że w Prawie i Sprawiedliwości niestety mamy bardzo wiele elementu liberalnego, co się na przykład ujawniło, gdy ostatnio Prawo i Sprawiedliwość powołało ten zespół do spraw aborcji. Prawda? No, słyszymy po prostu wprost, że ten zespół pracuje nad tym, aby... Ministerstwie Zdrowia oczywiście. Minister został wymieniony, ale dalej zespół istnieje. Słyszeliśmy, że ten zespół pracuje nad umożliwieniem popełniania dzieciobójstwa z powodów jakichś tam psychologicznych. Prawda? Więc dla mnie PiS odpada, ale wewnątrz PiS-u jest suwerenna Polska, o której mówiłeś. No i tutaj, gdy się przyjrzymy poszczególnym politykom suwerennej Polski, no to oni rzeczywiście wypadają dosyć dobrze. Niedawno przecież Instytut Ordo Iuris zrobił tak swojego latarnika i jak się do tego latarnika Ordo Iurisowego spojrzy, to tam rzeczywiście ci suwerennej Polski, no widać, głosowali jak trzeba po katolicku zasadniczo, więc jest to opcja, myślę, do rozważenia, zwłaszcza, że mamy co do nich przekonanie, że działając w formacji sprawdzonej, no mają tę praktyczną skuteczność już za sobą i rzeczywiście ją obiecują. No i dalej Konfederacja. No tutaj oczywiście formacja jest szeroka. Na jej listach możemy znaleźć takie osoby jak Grzegorz Braun, które są jednoznacznie katolickie, jak i takie osoby, które są notorycznymi rozwodnikami albo no, mają związek z branżą pornograficzną. Są tam też takie osoby. Niestety zostało to ostatnio ujawnione. Więc w przypadku Konfederacji trzeba się jak najbardziej kierować no, takim bardzo, bardzo wnikliwym patrzeniem na każdego kandydata. I dla mnie osobiście problemem w przypadku tej partii jest fakt, że nigdy Konfederacja nie powiedziała jednoznacznie, może inaczej, powiedziała, że nie wejdzie w koalicję z nikim, prawda? No dobrze, ale to jest mało prawdopodobne. Ale nie odcięła się, tak jakbym od tego oczekiwał, od Koalicji Obywatelskiej. I dla mnie taka szansa, że zagłosuję na formację,
która później będzie współpracować z grupą, która jest jednoznacznie antykatolicka, jak Koalicja Obywatelska, tak jest dużo ryzyko. W przypadku wyborów, prawda, prezydenckich, kiedy kandydował pan Bosak. Dokładnie tak, więc niestety takich różnych wypowiedzi, jak choćby Przemysława Wiplera, prawda, a że to tam jakieś mruganie do aborcjonistów i tak dalej, to jest dla mnie poważny problem. W ramach Konfederacji oczywiście można szukać choćby osób z korony Grzegorza Brauna, można myśleć o, nie wiem, Sławomirze Męcenie, jesteśmy w Warszawie, to człowiek, który osobiście prezentował bardzo katolicki stanowisko, ale jest w tej partii bardzo wiele osób, które, no, myślę, że są niebezpieczne pod względem ewentualnie współpracy z Koalicją Obywatelską. Także osobiście zalecałbym albo kogoś z PiSu, kto bardzo dobrze głosował, nie wiem, czy są tam takie osoby, pewnie są, albo Suwerenna Polska, albo ktoś z Konfederacji. Taka jest moja rekomendacja, no każdy już sam sobie musi konkretną personę znaleźć. Panie Piotrze, a pan jak myśli? No w części znowu się zgadzam z redaktorem Pawłem, ale mamy jak zawsze przy każdym wyborze, bo mamy niestety niewiele możliwości. Nasza ordynacja daje nam możliwość skreślenia w zasadzie w każdym jednym, przy każdym jednym, jednej partii jednego krzyżyka, tak, jednego kandydata, więc musimy sobie rozstrzygnąć, a ja zanim odpowiem może bardziej tutaj konkretnie, to jeszcze chcę na dwie rzeczy uwagę zwrócić. Nawiązuję, no proszę wybaczyć również cały czas do tego bezpieczeństwa. Taki pamiętam kiedyś aforyzm, że bezpieczeństwo nie jest wszystkim, chociaż tutaj się z tym nie zgadzam, ale wszystko bez bezpieczeństwa jest niczym. I to myślę, że do rozstrzygnięcia mamy taki dylemat numer jeden. To są wybory polityczne, prawda? Więc jakby to jest nadrzędność naszej decyzji. Mamy ograniczony zbiór, na który możemy głosować ludzi. Nie możemy sobie wybrać sąsiada, który nie kandyduje, mimo że jest trzy razy lepszy, prawda? Albo go lubimy bardziej, czy wiemy, że jest uczciwym człowiekiem. Mamy również to, o czym chyba nie wspominałem jeszcze, mamy jedno ryzyko, olbrzymie ryzyko, które jest ryzykiem, myślę, że i dotyczącym bezpieczeństwa i wewnętrznego, i zewnętrznego. W każdym jednym wymiarze też innych. A mianowicie kryzysu politycznego wewnątrz naszego kraju. Myślę, że to jest ostatnia rzecz, o której powinniśmy oczekiwać. I to też myślę, że pewna roztropność, odpowiedzialność nie tylko na kogo zagłosuj, ale współodpowiedzialność za to w tym głosowaniu za innych obywateli też powinna być dla nas jakąś wskazówką. No, państwo, które jest słabe wewnętrznie, słabe politycznie, jest po prostu słabe i podlega wszystkim z całą konsekwencją. Więc myślę, że w dużym stopniu kontynuacja władzy, i też przywołam jeszcze jako przykład trochę niemiecki, no nie spodziewam się, że szybko zmienimy ordynację, chociaż jestem zwolennikiem zmiany ordynacji. Dostało mi się po uszach parę razy za to, co powiem, też napisałem też parokrotnie w różnych miejscach, ale my powinniśmy zacząć myśleć bardziej o państwie niż o partii, to znaczy czy o partiach, prawda, czy na kogo głosować. A mianowicie myślę, że i ordynacja, tak jak przykład ordynacji niemieckiej, tam w zasadzie nie ma możliwości wygrania przez jedną partię. Nie ma takiej możliwości. Tam jakby sama ordynacja wyborcza nakłada i wymusza jakby koalicyjne rządy, prawda? Co to daje? No to daje, że jak też z żeglarstwa takie porównanie, mam nadzieję, że państwo też troszkę gdzieś tam pływają, to państwo nie może płynąć od pół wiatru jednego halsu do pół wiatru drugiego halsu. Nie może być albo w prawo, albo w lewo. Państwo jako takie musi mieć trwały, ponadczasowy, na dekady, na pokolenia kierunek, do którego chce zmierzać. I temu mają być podporządkowane wszystkie inne narzędzia władzy, ordynacje wyborcze, konstytucja, którą należy zmienić, bo jest dziurawa jak ser szwajcarski. Ja nie jestem prawnikiem, ale sam znalazłem tam kilka tchać. Chociażby co zrobić przy COVID-zie, mieliśmy realny problem. Co zrobić, jak się wybory nie odbędą? Kto jest prezydentem? W Polsce nikt nie ma prezydenta. Według polskiej konstytucji. Prawda? Także myślę, że kontynuacja władzy, trwanie tej władzy, tak jak w przypadku Merkelowej, jak my ją oceniamy w dużym stopniu negatywnie, prawda, bo to była przeciwko naszym interesom w dużym stopniu działalność koalicji, która prowadziła przez cztery kadencje, proszę państwa, tak? No ale zobaczmy, może błędne, w wielu wypadkach błędne, bo się nie chciało nas słuchać, ale Niemcy głosowali, przepraszam, czasami jak małpki, bo mieli pełne brzuchy, bo byli bezpieczni, prawda? Nie potrzebowali armii. Pamiętam dyskusję Scholz, wówczas jako minister finansów w poprzednim rządzie, bo też był przy Merkel,
jako socjalista. Były dyskusje, czy podnieść budżet Bundeswehry 1,16 na 1,17 PKB. I to była dyskusja 0,01%. Tak? To takie absurdy. Wracając, mamy do czynienia z takim, przy wyborach zawsze z takim elementem takiej, nawet synergii, takiej sumy, nie wiem jak to nazwać, moralności i polityki, prawda? To znaczy, wydawałoby się, że to musimy pogodzić jedno z drugim, tak? Ten racjonalizm wyboru, o tych elementach kilku wspomniałem chociażby już na ostatnią chwilę, i tej moralności, którą się musimy kierować my sami przy tym wyborze i starać się może nie ocenić, ale rozpoznać w tych, na których głosujemy, którzy nam bardziej pasują. Czy to możesz potraktować jako odpowiedź? Tak, częściową. To w takim razie zachęcę do tego, żebyśmy, została nam minuta, panie redaktorze, ze względu na zobowiązania panów redaktorów jeszcze dzisiejszego dnia. Poproszę w takim razie o danie odpowiedzi takiej końcowej, którą pan Paweł, powiedzmy, ocenił, powiedział, które ugrupowania gdzieś są, więc poproszę pana, żeby pan też tak spróbował konkretnie powiedzieć, nie musi pan mówić nazwiska, ale w którą stronę będzie się pan kierował? Przy wielu zastrzeżeniach, które mam, czy nawet czasami bardzo głębokich, myślę, że dzisiejsza koalicja rządząca jest jedynym ugrupowaniem, które czasami z trudem przychodzi zrozumieć pewne rzeczy, ale jak mówię, ten wybór ma dwie cechy. Tak jak jesteśmy w pewnym środowisku, jesteśmy społecznością, tak jak ci, którzy byli w wojsku, łatwiej to rozumieją, tak? Mogę się z dowódcą nie zgadzać albo go nie rozumieć. Tam nie ma oczywiście, no też jest w wojsku, też jest pewnie moralność, tak? Każdy z nas jest zbudowany z tej części duchowej, tej części fizycznie materialnej, ale my jesteśmy tutaj elementem tego większego planu państwowego, jesteśmy elementem większego planu narodowego i dziękując też za zaproszenie tutaj Tomkowi, mamy obowiązek podstawowy pracować codziennie nad tym, żeby, jak mówię, i siebie formować, i polityków formować, żeby łatwiej było odpowiedzieć na pytanie Tomka za 4 lata. Oby za 4 lata, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Niektórzy nawet sugerują, że za rok może się nastąpić zmiana. Drodzy panowie, serdecznie panom dziękuję. Poproszę o brawa dla naszych gości. Paweł Chmielewski, PCH24 oraz współpracownik Do Rzeczy, Piotr Grzybowski, Katolicki Tygodnik Niedziela. Serdecznie dziękuję, drodzy panowie. I mam nadzieję, do zobaczenia przy następnych naszych rozmowach. Radośnie. Ja tylko powiem, że dziękuję również państwu, którzy jesteście tutaj. Dziękuję telewizji EWTN. Drodzy państwo, nasze następne spotkanie odbędzie się w poniedziałek, kiedy to będziemy rozmawiali o rzeczywistości po wyborach. Jak ktoś z państwa chce nas dołączyć, zapraszam, żeby wejść na agerekontra.pl/wydarzenia. Życzę Państwu udanej soboty, bo będzie wolna od polityki, niedziela praktycznie też do wieczora. Dobrej nocy życzę.